kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Idziemy właśnie na zakupy. Mamy sobotę i na otwarcie dużego Sinsaya w Wołominie, bo dzisiaj jest otwarcie, więc zabieram was z nami. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Wróciliśmy do domciu, więc zrobię wam szybki haul. Co? Zrobię wam szybki haul. Teraz jedzeniowy, a później nie jedzeniowe. Mleko, chleb. Nie było takiego z tego szczypiorku, a był ten z cebulką, więc proszę bardzo. Pateczki do uszu, one nam się skończyły. Też pasteczki nawilżone dla małej. Ser, materiał do zapiekanki. Dla małej paluszki serowe i trzy razy kiri. Ogórki kiszone do ogórkowej. Wzięliśmy małej ten płyn, bo nam się skończył, a już nie chciałam iść do Rossmana. Pasata, mięso mielone, makaron, dwa razy te same rajstopy, te z Biedronki, trzy razy pomarańcze, śmietana 18, cebula, ten makaron ryżowy, durum do zupy pieczarkowej na dzisiaj. I marchewki, proszę bardzo, bo były po prostu to opakowanie tańsze niż taka zwykła kilogramowa marchewka. A nie mogłaś wziąć po prostu luz, dwie marchewki i tyle? A nie w całym w dużym opakowaniu? Może, mogłem. Bo mi chodziło o dwie marchewki, zatem ja tylko je potrzebuję do zup. Ja tego boję się, że nie wykorzystam. Więc to wszystkie zakupy jedzeniowe, jakie poczyniliśmy, a później, bo może zaraz, w sumie pokażę wam zakupy, które poczyniliśmy w Sinsaya. Nie jedzeniowe, wiadomo. Tylko totalnie ubraniowe. Głównie dla małej. Ale każdy z nas sobie coś kupił. Panie, każdy z nas sobie coś kupił. Ja spodnie, te skarpetki. A mała reszta. Czy kupiłam przez przypadek dwa grejpfruty zamiast trzech pomarańczy? Tak. W życiu bym się nie spodziewała, że no będzie taka różnica, ale mam grejpfruta, to też będzie grejpfrut, a to będzie pomarańcza, ale brałam skupki z pomarańczy, tylko że grejpfrut i pomarańcz była bardzo obok siebie dosłownie, według mnie nie powinno to totalnie być tak blisko, bo albo człowiek jakiś przerzuci i potem właśnie wychodzi taki dzwon. No ale jak też pamiętam, grejpfrut był droższy, więc kupiłam dwa grejpfruty za cenę dwóch pomarańczy, nie? No myślałam, że to jest pomarańcz, ale Aurorka nie jest jak grejpfruta, bo jest zbyt bardzo cierpki. Stoicie na stołku i rolce papieru, ale nie mam po prostu jak was postawić, a mała tam śpi i już nie chcę tam do niej wchodzić. Przynajmniej jeszcze. Pokażę wam, co kupiliśmy. Najpierw Maxizo smaczki. Dla Luny takie małe do tresury, bo próbujemy ją trochę wytresować, żeby się bardziej słuchała. I teraz w Sinsaya. W Sinsaya poczyniliśmy dość spore zakupy, za które wyszło 180 zł. Pierwsza rzecz to może pokażę wam dla Bartka, skarpetki, takie pary, paski zwykłe czarne, sobie wybrał, co ma skarpetki. I ja sobie wybrałam szkło hartowane. To moje szkło jest połamane i chciałabym je po prostu już wymienić, plus mam nadzieję, że nie będzie odchodzić, jak założę tą moją obudowę, którą kiedyś zamówiłam na Shein. Bo ta obudowa też mi się już nie podoba. Kupiliśmy jeszcze taką szczotkę do butelek, która no po prostu jest zakończona, wiecie, tym,
A nie gąbką, bo ta gąbka potrafi się wyrywać i no jest, no nie fajnie. No i wzięłam dwie pary spodni. Nawet bez przymierzania, no bo to są te same spodnie, które ostatnio kupiłam w Sinsayu. Czyli właśnie te jasne, w tym samym kolorze. Niestety tamte ubrudziłam, nie wiem, błotem z tyłu. Wychodząc z auta czy coś, po prostu mi chlapnęło i już mi się to nie chce zmyć. I z marem od kłódki musiałam gdzieś po prostu zahaczyć palcem, jak otwieram płótkę. No i tutaj na udzie mam po prostu taką plamę. I tamte będą takie robocze, wiecie, na wyjście właśnie na spacer czy po domu, wiecie, a te będą takie wyjściowe. I kupiłam sobie takie ciemniejsze jeansowe, takie, one są takie same, więc rozmiar taki sam, więc nie brałam nawet do przymierzenia ich. Takie, proszę bardzo, zwykły ciemniejszy jeans, bo taki też warto mieć. Te myślę, że sprzedam i tamte, które mam, też sprzedam. Niestety chciałam też kupić czarne, ale nie było rozmiaru. No, jeszcze nadarzy się okazja, żebym kupiła sobie właśnie ten sam model, tylko czarne. No i teraz dla małej. Dla małej kupiliśmy no cztery rzeczy, w tym no jeden dwupak. Bacie, jak w serduszka, bardzo mi się spodobał, a na stronie już nie było rozmiaru w ogóle. Był piżamka w serduszka, no też mi się podobała, ale nie wydawała mi się dla nas praktyczna, po prostu była też piżamka, dwuczęściowa piżamka. Piżamka taka zwykła, wiecie, jednoczęściowa, ale też uznałam, że no bez sensu mi. Był też dwupak bodziaków, w którym te serduszka nie były takie czerwone, no i te, na stronie nie było rozmiaru ani piżamki, ani nawet tego bodziaka, a tutaj był rozmiar, więc no wzięłam. Wiem, że i tak będzie go nosić, a do zdjęć mi się przyda na Instagrama, wiadomo. Mój mózg niestety myśli kontentowo. No i trzy rzeczy, które do siebie pasują, na dobrą sprawę. Bardzo mi się te rzeczy podobały na stronie i miałam je w polajkowanych, ale bardzo chciałam je, wiecie, zobaczyć, dotknąć, ale jakoś nie mogłam na nie trafić. Kupiłam mi takie spodenki leginsowe, ale ala takie dzwony, czyli troszeczkę rozszerzane tutaj. Po prostu będzie inaczej wyglądać, takie właśnie liliowe. Wszystko jest w rozmiarze 86, bo już takie kupuję. Takie fioletowe, liliowe dzwony, coś innego. I one kosztowały, już wam powiem, 13 zł. Bodziak kosztował 10, ja to, że pamiętam. Bodziak 10 zł kosztował, spodenki 13, teraz rzeczy też, które na które polowałam. Jeszcze też sweterek liliowo-różowy, druga rzecz też będzie podobna. Piękny, mi się spodobał właśnie ten motyw przydełkowanego kwiatuszka, no i ogólnie te kolory. Uwielbiam połączenie fioletowego z różem, róż i niebieski, niebieski i fiolet, różowy i niebieski, więc tak, bardzo mi się spodobał ten sweterek na stronie i cieszę się, że znalazłam go właśnie. I on kosztował 26 zł. I ten sweterek to jest 100% bawełna, nawet czuć, więc jestem bardzo zadowolona, będzie miała właśnie na wiosnę, wiecie, po prostu nałożyć i idziemy na spacer. Naprawdę, super, super ten sweterek. No i też będzie pasować, nie? No i dwupak bluzeczek. Można było się domyślić, jeżeli oglądaliście, przeglądaliście po prostu Sinsaya. Proszę bardzo, bardzo podobał mi się taki retro styl, który aktualnie wprowadził troszeczkę Sinsay właśnie do tych dzieciaczków. Te retro ubranka właśnie, te kwiatki takie, wiecie, ta szachownica właśnie kolorowa, mega mi się to spodobało. No i tutaj mam tą jedną bluzeczkę, a ta fioletowa ma tutaj słoneczko, więc też nie jest zwykła fioletowa, tylko właśnie ma to słoneczko. Naprawdę mi się to spodobało, no mega. No i bluzki. Powoli odchodzimy od bodziaków. Wiadomo, pojawiają się tam niektóre, ale bluzki już częściej wchodzą, bo no już jest starszą dziewczynką po prostu. Tak, 100% bawełna. I ma takie dwie bluzeczki, które kosztowały 16 zł. No mega. Oczywiście tu będzie też fajnie pasować. Z tą fioletową te spodenki też będą po prostu fajnie pasować, więc tutaj fajnie, fajnie, że będzie to po prostu pasować. Szkoda, że nie było takich spodenek też takich różowych. Jesteśmy już po obiadku.
zjadłyśmy zupkę u babci na dole. Wy tego tutaj nie wiecie, bo na YouTubie po prostu nie mówiłam, ale na Instagramie o wszystkim informowałam, że złapał nas jakiś wirus. Wymioty, biegunka, wszystkich dosłownie położyło. My z Bartkiem w miarę, ale wiecie, mała jest jeszcze osłabiona, to wiecie, to nie jest dorosły organizm, który sobie szybciej po prostu radzi. To jest mała istotka, która no jeszcze jest po prostu słaba i chciała za bardzo jeść. Ani wczoraj, ani dzisiaj. Głównie to na mleku, bo to jej wchodziło dobrze. Nawet jogurty nie. To jest rzadkością, jogurty to uwielbia. No ale zupkę na dole zjadła całe szczęście, więc chociaż tyle. Ciepły obiad, to jest najważniejsze. Mi też to dobrze zrobiło. Bartek też siedział w domu, właśnie przez to, że go też rozłożyło na Wiwiego, potem małą, a potem mnie. No ale małą jeszcze trzyma, wiadomo. Ja też jestem taka jeszcze... Coś tam mnie ten brzuszek boli. Byle do przodu, minie to nam. Mam nadzieję, że już jutro będzie zdecydowanie lepiej. Mała wróci do normalności, powiedzmy. No, z takich newsów życiowych, z mojego życia. No bo wiedzieliście o tym, że wróciłam do pracy, pracowałam. No a teraz wam mówię po prostu, że już nie pracuję. Przez ostatnie 2 tygodnie bardzo potem się zastanawiałam, co tutaj zrobić, bo miałam serdecznie dosyć tej pracy. Ja już się nie chcę tutaj wdrażać w te szczegóły, ale nie było ciekawie nie z mojej strony, tylko z ich strony, z ich niesprawiedliwości. Więc nie chcę się tutaj wdrażać w szczegóły, ale no cóż. I naprawdę bardzo potężnie się zastanawiałam, co tutaj zrobić. No i pierwszego dostałam odpowiedź od losu. Po prostu postanowił mnie zwolnić, więc moja sytuacja się rozwiązała samoistnie. Nie chciał mnie, nie pasowałam im, bo miałam mały konflikt z jedną osobą, a tamta sytuacja po prostu jest totalnie niesprawiedliwa, może kiedyś wam to opowiem. Ja nic złego nie zrobiłam, robiłam wszystko jak należy i jak najlepiej potrafiłam. Tamta druga osoba nie robiła nic, a wydawała rozkazy na dobrą sprawę i myślała, że tutaj rządzi. To jest taka hierarchia, jaka jest, więc ja poleciałam, nie ona. Więc nie pracuję, mam nadzieję, że coś znajdę. No wysyłam non stop, tak jak w ostatnim vlogu, w ostatnim vlogu wam mówiłam, szukam tych prac, wysyłam CV. No mam nadzieję, że w miarę szybko się coś trafi. Musimy sobie po prostu jakoś poradzić, prawda? Też miałam dzisiaj jechać na paznokcie walentynkowe. Ale przez to, że no jeszcze się tak kiepsko czuję, przesunęłam po prostu na środę, więc może będziecie widzieć ten fragment, to po prostu już będziecie widzieć to na Instagramie zdjęcie moich paznokci, bo planuję zrobić właśnie fotkę na Instagram, żeby zapamiętać te paznokcie. Na środę się umówiłam, zamieniłam po prostu terminy. No bo nie do końca się jeszcze tak super czuję, a który robi te paznokcie jest w ciąży i jest dosłownie na końcówce praktycznie, więc nie chcę jej zrobić takiej rewolucji. Mam nadzieję, że już wszystko będzie dobrze w środę. Odzywam się do was w poniedziałek 2 dni później na dobrą sprawę. W sensie dzisiejszy jest 2 dzień. Wczoraj w niedzielę nie nagrywałam dla was nic, bo totalnie taki domowy, rodzinny dzień. Robiliśmy faworki, co na Instagramie mogliście widzieć, jeżeli mnie obserwujecie. Robiliśmy po prostu, znaczy robiłam z teściową faworki z okazji Tłustego Czwartku, który jest w czwartek, wiadomo. Ja też będę coś robiła, ale to zobaczycie w kolejnym vlogu, bo będę coś fajnego robiła, coś co dawno nie robiłam, w sensie kiedyś z Hanią robiłam, a tym razem będę robiła sama. To właśnie coś będzie na Tłusty Czwartek, a jednocześnie na walentynki, do fajnego zdjęcia na przykład, bo z tego też chcę mieć zdjęcie na Instagramie, no ale mam nadzieję, że mi wyjdzie. Właśnie stoję przed galerią Wołomin, klasycznie, znowu, po raz kolejny, by właśnie zrobić zakupy na to coś, bo zapomniałam dopisać do listy na sobotę, no i muszę jechać, wiadomo, żeby
ogarnąć. O, słoneczko wychodzi. Pogoda jest taka trochę w kratkę, wcześniej wiało, padało, czuć już wiosnę w powietrzu, jest 6 stopni, jak się pojawi to słoneczko, to już w ogóle będzie super. Też będę chodzić po sklepach w poszukiwaniu prezentu dla mojego teścia, bo mój teść dzisiaj ma swoje urodziny. Więc z Bartkiem ustaliliśmy, bo już mogę to powiedzieć, bo już dzisiaj dostanie, wiadomo, ustaliliśmy, że kupujemy mu t-shirt, bo mój teść bardzo lubi t-shirty, takie różne kolorowe, wiecie, uwielbia. I żelki, bo też żelki uwielbia. Plus ja też pochodzę do, podejdę do CCC, do Deichmanna, bo chcę się rozejrzeć nad butami małej. Uznaję, że adidaski właśnie będą takie dobre, nie takie przejściowe buty, może kalosze bym też jej coś popatrzyła nad kaloszami. Tym przede mną, tak dosłownie na ukos, stoi Mustang w policyjnych barwach, czarno-białych, z napisem Police i dosłownie jak to zobaczyłam, to takie, kurde, GTA, dosłownie, GTA. To musi być większe chociaż, też odrobinę większe. Patrzyłam właśnie na te, a 23 jest? Jest 23. 22 jest za małe, znaczy tak jak ta, to jej co ma. 23 jest taka różnica. Musiałaby, wiecie, przymierzyć, nie? Ale to jest coś ewentualnie na liście. Bo mi się one spodobały, wiadomo, one nie są takie miękkie, wiecie, dopasowując się do jej nogi. W miarę coś. Tylko jedynie co mnie denerwuje, to, że jest takie, jak ja mam to dziecku włożyć. Byłoby ciężko. Tak. Ale to by były w miarę te. Ewentualnie coś takiego, tylko to już dla Sockiego. Tylko to jest na przecenie. Nie wiedziałam, że w Carrefourze są takie gumowe tulipany. Wzięłabym, ale na szyi nie stanie. A wiem, jaka jest jakość, bo też są gumowe. Zrobiłam wszystkie zakupy i teraz wracam do domku. Kupiłam wszystko, kupiłam prezent dla mojego teścia. Przecież to też nie było łatwe, bo nic ciekawego, żadnej ciekawej, takiej w miarę kolorowej bluzki, koszulki nie było. Totalnie, nigdzie. Wszystko czarne, białe, kurde, tak z nie do końca fajnym wzorem na przykład, który mi się po prostu podobał. Nie było nic takiego wow. Poszłam tutaj do Sinseya. Fajnie, po prostu jak wyszłam z galerii głównej, to padał grad. Taki malutenki, malutenki, ale jednak padał i po prostu w szybkim tempie, żeby się tylko przedostać do tamtej strony, do większego Sinseya. I tak, ten mniejszy Sinsej jest zamknięty, coś będzie innego prawdopodobnie w nim. No ale jest zamknięty, po prostu jest zabity dechami, tak jakby, i koniec. No ale kupiłam, mam wszystko, kupiłam zwykłą bordową koszulkę, zwykłą bordową, bo naprawdę nic ciekawego nie było. A jak mi się jedna spodobała, była taka w miarę, to oczywiście rozmiaru nie było. Mała je bułkę, bo chciała, wyciągała rączki do bułki, do kajzerki, więc wzięłam jej dwie. Wzięła jedną połówkę, ja mam drugą połówkę. To jest moje śniadanie na dobrą sprawę. Dla małej też, bo tak jak mówię, nie je. Trochę piła tej wody, więc chociaż tyle. Wzięłam też nam te, bo może będzie chciała jeść. Wiem, że to nie jest, wiecie, zdrowe, ale naprawdę próbuję chwycić każdej możliwości, żeby cokolwiek zjadła, nie? Pogoda dzisiaj, że po prostu jest taka totalnie zwariowana. Włosy totalnie nie ten teges. Jak były ok, to ten get wszystko je zniszczył.
bo są lekko przytłuszczone. Nie chciało mi się myć wczoraj włosów. Dzisiaj rano nie zdążyłam, nie chciało mi się. To jest nasza porcja faworków. Tylko, że wiadomo, w tej było o wiele, wiele więcej. Tą marudą. Zarobienie ogórkowe dzisiaj na obiad. No, zauważyłam, że zupy jej wchodzą, bo zupa teściowa jej po prostu wchodziła. Więc postanowiłam, że zrobię ogórkową. Szybciej, bo dzisiaj miało być coś innego. No, ale jednak. Niech będzie zupa ogórkowa. Tam już się kurczak gotuje. Żeby cały bulion, może tak powiem. No i ogarniam po prostu. Robię trochę inaczej z przepisu kwestii smaku. Zobaczymy jak mi wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobra. Nastawiłam też pranie. Wczoraj też zrobiłam pranie. Dzisiaj po prostu wchodzi w ciemno. Tak. I tą część, którą mam już, będę dzisiaj też prasować, żeby nie ugrząść. Znowu z całym praniem do prasowania.